Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dani Trozyniak, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, witam Was w kolejnym odcinku serii Q&A, pytania od widzów. Wszystkie pytania, które zadaliście, zostaną dzisiaj poruszone, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, możecie zostawić je w komentarzu. Jasiu te pytania wybiera. W dniu dzisiejszym mamy nowego lektora, ponieważ Jasiu się nie nadaje, Jasiu się jąka i Jasiu jeszcze nie potrafi potem tych pytań przepisać dokładnie tutaj. Tu jest mój Instagram, więc też możecie wbijać. I pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, co 50 tysięcy lajków kręcimy kolejny odcinek, więc no nie opierdalaj się, zostaw lajka, uśmiechnij się i lecimy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letyshops, link w opisie. Letyshops to serwis cashbackowy, dzięki któremu zaoszczędzisz swoje pieniądze, które do Ciebie wrócą po zakupach online. Jest to bardzo proste. Letyshops za polecenie sklepu ma prowizję, którą się z Wami dzieli. Cashback można wypłacić na konto bankowe lub PayPal. Dodatkowo na Letyshops wystartował konkurs na Mercedesa GLA 200. Wystarczy, że zrobicie zakupy na Allegro za pomocą Letyshops o wartości 40 zł do 28 lutego. Na stronie konkursowej widnieje licznik, który pokazuje, ile złotych brakuje Ci do tego, aby wysłać zgłoszenie. Odpowiedz na pytanie, dlaczego lubisz kupować na Allegro? Proste? Oczywiście, że proste. Link w opisie. Letyshops i wiesz, co kupujesz. Ile wuja ma w łapie? Ciężkie pytanie. Moim zdaniem dużo. Mogę tutaj zrobić unboxing. Mogę zrobić tutaj unboxing łapy. No dosyć sporo. Myślę, że z 25 będzie. Wolałbyś wyruchać chłopa ścipką czy babę z chujem? Czyli tutaj nolif tak zwany. Nie no, wagina musi być i tyle. Jakoś łatwiej by mi to było wyciągnąć z pamięci. Ale pytanie typu dziwne. Czy wuja chce mieć drugie dziecko? Najgorszy problem z dziećmi jest taki, że te dzieci na początku są takim minionkiem, takim żółtym minionkiem, które tylko płacze, sra na zielono i nie ma z nimi komunikacji, więc pierwsze 2 lata są ciężkie. Wydaje mi się, że nie mam na to psychiki, ale no jeśli kiedykolwiek się wydarzy, no to wtedy trzeba będzie. Ale na razie nie planuję. Czy wuja planuje jakiś samochód? Planuję najpierw trójkę skończyć. Będzie jechała za niedługo do Patryka. Będziemy ją oklejać, pakiet karbonowy jeszcze dojdzie, będą fotele. To, co nie jest w karbonie, jeszcze będzie w karbonie. Wloty powietrza na masce będą karbonowe. Lotka będzie z tyłu. Splitter poprawimy, który ostatnio pękł, więc najpierw trójkę skończymy. Ja mam ogólnie taką, próbuję Sandrę przekonać do tego, żeby sprzedała tą piątkę. Ja bym kupił M8, dwójkę bym oddał w jakieś dobre ręce i by została trójka, którą bym dał jej, a ja bym miał M8, ale ona cały czas mówi, że ten bezbeszny samochód, który ma, jest super, że jest fajny, że jej się dobrze jeździ, dlatego ja ją czasem podpuszczam, żeby tą trójką jeździła i żeby się przekonała do księżniczki. Czytaj, widzę, że tutaj tu nie ma cenzury, więc się nie bój. Czy wuja pobuja mojego chuja? Nie planuję, ale powiem tak, jestem człowiekiem odważnym, a 500 zł to 500 zł. Jak to się stało, że masz takie zakola? To akurat pytanie do Jasia. Długa historia, nie chcę mi się jej streszczać, no ale tak wyszło. Spaliłem się kiedyś i zostało. Ja też ogólnie mam delikatne, ale to tylko dlatego, że twoja stara ma szorstkie uda. To kiedy podwyżka dla Jasia? Jak praca będzie lepiej robiona, przede wszystkim montaż będzie na odpowiednim poziomie. Jak to, co trzeba wyrzucić, będzie wyrzucone, jak to, co trzeba było nagrać, to będzie nagrane. A nie, że te filmy czasami nie mają sensu, jak na przykład słynna historia o palmie Jasia, który tak to zmontował, że wyszedł na idiotę. Albo jak ostatnio opowiadałem o kurtce i 5-minutowa historia, która miała być, jej nie było i ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Więc no, na razie nadal będzie zarabiał. Ile ty tam zarabiasz? Jakieś grosze. 1600 zł, ale na rękę, żeby nie było. I czasami postawię obiad. Czy jest rozpieszczany Nikoś? Oj, wydaje mi się, że tak. A to przede wszystkim dlatego, że często jak ktoś przyjeżdża, to kupują mu rzeczy, bo on też potrafi sobie zaskarbić sympatię u wszystkich i ludziom jest głupio po prostu przyjechać bez zabawki, a on też jest faniak, więc wie jak ten, więc wie jak się dobrze spłucać, żeby coś dostać, więc no, jeśli kupuję mu Sandrę, jeśli ja mu kupuję, jeśli za każdym razem jak ktoś przyjedzie, coś mu da, to nagle się okazuje, że jest tego dużo, a ja ogólnie uważam, że to jakieś komunistyczne myślenie, że o, za PRL-u to my nic nie mieliśmy, jedną zabawkę, no to bardzo mi przykro, my mamy wszystkie zabawki i się dobrze bawimy. I tyle. Trzeba uczyć ludzi, żeby żyli w dobrobycie, a nie w skrajnej biedzie. Bieda nie popłaca. To też nie znaczy, że jak ktoś jest biedny, to jest gorszy. Ale powinien aspirować do tego, żeby mieć wszystko, o czym marzy. Ile wydał na CS-a? Jest ogólnie taki licznik w Counter-Strike'u.
i za ile się tam na Steamie kupiło. Jak ja od tego czasu jakoś dużo nie kupowałem, ale tam chyba było ponad 30 tysięcy dolarów. A ile wydałeś na samochody? Ogólnie bank wydał na samochody. Bank wydał na samochody. Ja wydałem na piątkę 120 koła, bo zapłaciłem połowę kwoty, na 45% wpłaty. Na M3 wpłaciłem 90 koła, na M2 wpłaciłem 50 koła. I teraz raty ogólnie wzrosły. Wzrosło jakieś 12%. Za trójkę płacę chyba 6400, piątkę Sandry 4800. A za dwójkę płacę 3800. Więc no, ale wzrosły, bo na przykład za dwójkę płaciłem 3400. No, tylko że piątka, ona się już w sumie kończy, ten leasing się kończy w grudniu i tam jest najniższy możliwy wykup chyba 30 koła, więc ten samochód już będzie mój, a reszta jest wzięta na 5 lat. Więc no, ale cała wartość samochodów to chyba BMW 3 kosztowało 440, dwójka kosztowała 380, a ten samochód Sandry jakieś 250. A na tuningi, no. No w M2 też kupowałem takie rzeczy, które trzeba było ściągać. Na przykład założyłem folię za 13 koła, jebnąłem na autostradzie i zdjęliśmy tą folię. Teraz jest PPF-ką za 8 koła cała obklejona. Są jakieś splittery i inne karbonowe lusterka. No nie wiem, to w 15-ku byśmy się zamknęli i wydałem 48 koła na wydech. Trójkę wydałem z 55 koła na wydech, który jeszcze nie jest zamontowany. No łącznie trójka, cały tuning będzie kosztował jakieś, nie wiem, ze 120-130 tysięcy. Ale jak brzmi, robię... Też na przykład kupiłem boksa ze Schnitzera i tak teraz będę czipował samochód. Ogólnie niektóre zakupy nie były przemyślane. Co ile wuja rucha? Ale z kimś, czy na osobności też się liczy? Ogólnie liczymy wyciek, czy liczymy współżycie z kimś? Ogólnie. A no to ogólnie to lepiej dla mnie, to ze dwa razy dziennie. A z kimś to rzadziej. Tak raz na trzy razy na tydzień, czasami raz. Czasami codziennie, bo to zależy. Ile dziewczyn miał w swojej karierze? No bo ja bym wariat. Jak ja powiem liczbę, to i tak mi ludzie nie wierzą, ale podejrzewam, że około 30. Jakie odczucia po pierwszej konfie? No, mogłem życie stracić. Raszowali na mnie. Mało mówiłem. Ogólnie też mam takie wrażenie, że ciężko się rozmawia z kimś, kto nie chce rozmawiać. A Unboxal moim zdaniem jest taką osobą, która... On nie wchodzi w żadną polemikę. Za każdym razem, jak mu coś zarzucisz, to on się wycofuje i daje ci przestrzeń. I to trochę wygląda jak gnębienie kogoś w gimnazjum. Więc no, nie jest to proste. A on jest mi... To też jest prawda, nie? Że nie ma tutaj konfliktu, bo on mi jest bardziej obojętny niż pokój, kurwa, w Palestynie. Więc no, więc tak to właśnie wygląda. Ja mu coś mówię, a on nic tam nie mówi. Jeszcze dojdzie do tego, już to widzę, że zadzwoni Krzysiu i powie: wypierdalamy was z walki wieczoru. I będzie to zrozumiałe, z tym, że dużo gorsze jest to, że Boxer najpierw o tym mówi na live, najpierw powinien do mnie zadzwonić. Znaczy nie wiem, czy to koniec końców się wydarzy, ale on sonduje możliwości wśród ludzi. A ja im to mówiłem w momencie, kiedy oni, bo przyszedł do mnie Andrzej i mówił, no, że to będzie walka wieczoru. Ja mówię, ty, bo wtedy było już wiadomo, bo nie było wiadomo, że Polak się z Ferrarim bije. I też nie było wiadomo, bo ogólnie jak ogłosili walkę Polaka z Ferrarim, to było odgrzewany kotlet, trzeci raz, fajne chociaż, że no limit, szkoda, że nie rzymska klatka bez rękawic, bo ludzie by chcieli ogólnie zobaczyć, jak ktoś umiera. Więc no, ale tak podkręcili dymy, że ta walka medialnie się bardzo teraz rozprzestrzeniła. Niektórzy mówią, że przesadzili, niektórzy mówią, że nie. No ale pierwszy zarzut... A ty uważasz, że przesadzili, czy nie? Ja to za chwilę odpowiem, ale pierwszy jaki był, to kurwa, macie walkę Popek-Parkę i dajecie jakiegoś nitra z Unboxalem. I to jest wina tylko i wyłącznie twoja, Unboxal, że jesteś tak chujowy i tak cię ludzie nie chcą oglądać, bo mi nikt nie zarzuca, że nie powinienem mieć walki wieczoru, ale mówią, kurwa, ale z Unboxalem. Więc to jest tylko i wyłącznie twoja wina, że jest szansa, że mnie zdegradują przez ciebie, za to będzie kara w oktagonie, będą tam wypłacane. A czy przesadzili? Kurwa, było grubo. Było grubo. Ja ogólnie jestem miłośnikiem patologii. Jak coś się dzieje, jest fajnie, jak dużo mówią, jest fajnie, a jeszcze jak nie jest o mnie, to jest w ogóle zajebiście. Ale no, ciężkie słowa tam padały. Ciężkie słowa tam padały, zarzuty, jakieś kozaczenie, gangsterka, coś tam, ktoś nie dożyje, ktoś będzie miał wydubane oczy. Pytanie jest, ile jest w tym show, w tym całym show, ile jest show, a rzeczywistej nienawiści, nie? Zrób test IQ na odcinku. No mógłbym zrobić, tylko za każdym razem jak robiłem jakiś test, to tam SMS-a trzeba wysłać i to strasznie skamerskie się wydaje. Ale z racji tego, że jestem wystarczająco inteligentny, jestem w stanie stwierdzić, że mam około 169 ilorazu inteligencji. Jestem na tyle inteligentny, że sam siebie testowałem. Będzie jeszcze testowanie sklepów influencerów?
No, wydaje mi się, że będzie. Chciałem im dać trochę czasu, żeby poprawili. Zobaczymy, może nie tyle jakie są te rzeczy, ale o ile sprogresowali przez ten rok, półtora. Wydaje mi się, że większość w ogóle. A najgorsze sklepy influencerów moim zdaniem to są te, które polegają na ruchaniu małych dzieci. Czyli sprzedajesz jakieś chujowe koszulki dziesięciolatkom. I one jeszcze nie mają na tyle jakiejś inteligencji czy no, czegokolwiek, żeby rozróżnić coś dobrego od czegoś złego, więc pchasz im najgorsze gówno, oni chcą tylko dlatego, bo tam jest jakiś obrazek, bo tam jest jakiś napis, bo tam jest cokolwiek. Sprawdzimy, więc bójcie się wszyscy. Po co w ogóle brał walkę z Unboxalem, skoro jest martwy na YouTubie? To nie było z kim się bić. Gimper się nie chciał bić, reszta to nie było debiutantów. Jest ten Ksajo, tylko też z racji tego, ja też wyszedłem z założenia, że warto by było z Ksajo się bić później, ale już wam tłumaczę dlaczego. Bo debiut jest ciekawy, zawsze ktoś chce zobaczyć, jak ktoś pierwszy raz walczy. Walka z Ksajo zawsze będzie ciekawa. No i potem była wizja walki z Sylwestrem Wardęgą, który już też miał dwie walki stoczone. No tylko, że popsuł sobie to kolano. Jeśli wróci, możemy się bić, jeśli nie, no to na pewno się ktoś znajdzie. Zresztą ja i tak celuję w pas, więc najprawdopodobniej będę ich wszystkich musiał zbić. Wiadomo, teraz będzie jakiś unboxing, ale potem możemy tego króla Twitcha zbić. Ksajo to nie będzie dla mnie żaden problem oczywiście. Kurde, mógłbym też się bić z Sylwestrem Wardęgą, tylko z drugiej strony też to jest takie dziwne, jeśli ziomek 0-2 będzie się bił z ziomkiem 2-0, nie? Można to po prostu zrobić tam na taka jakaś poboczna walka, nie? Bez trenowania. Otóż będzie 3-0, no i już wtedy trzeba będzie zacząć myśleć o pasie, tak? Więc Marta Linkiewicz, jesteś na mojej liście. Ale teraz na poważnie, skoro mówisz o pasie, no to w kontekście MMA. Jedyny pas, jaki mogę mieć, to jak Jasne. Sobie pojadę do Witkaca Louis Vuitton kupić. Nie, no co ty. Dobrze Ale... będzie, jak wygram jakąkolwiek walkę, tak totalnie szczerze. Bardziej chciałem spytać o to, czy bierzesz pod uwagę, że wystąpisz w tej formule MMA. Nie wykluczam tego. Tym, że problem jest taki, uważam, że nie ma dobrego klubu we Wrocławiu, na tle wszystkich dobrych klubów w Polsce, gdzie stójka i parter byłby na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie, żeby to był topowy klub w Polsce. Ja wiem, że teraz ktoś się obrazi, ale owszem, mamy na przykład bardzo dobry klub, gdzie cię partery nauczą, mamy Karakana, tak? Moi trenerzy, którzy mnie uczą stójki, też uważam, że są kompetentni, ale żeby to zmieszać wszystko razem i wiesz, jedziesz do WCA, nie? I masz tam, nie wiem, masz Anzora, masz, wiesz o co chodzi, nie? Że wszystko kompleksowo się tym zamkną, się tym zajmą. Pojedziesz, nie wiem, do Ankosu, do Czerwonego Smoka. A tutaj mam takie wrażenie, że albo na przykład jest bardzo dobra stójka, na przykład puncher, albo są na przykład dobre zapasy, nie? Masz Rio Bonsai. Rio Grappling Wrocław, Rio no. Bonsai z Gorillą. Mhm. Więc miałbym ten sam problem, który ma na przykład Dawid Malczyński, że oni albo jeżdżą do Szuliego półtorej godziny w jedną stronę, albo trenowali u Karakana, ale to nadal rozbijasz na kilka klubów, na kilku trenerów. Z drugiej strony, to, co też jest prawdą, czy jest potrzebne, żeby mnie trenował trener, który, nie wiem, trenuje Jana Błachowicza, jak jestem tragiczny, nie? Bo koniec końców podstawy to każdy ci będzie w stanie wpoić. No ale fajnie by było, żeby to spójne było, nie? Żebyś w jednym miejscu i to trenował. Więc no, nie obrażajcie się na mnie, ja po prostu, to jest moja wizja. A ten, zawsze możecie Heraklesa na najlepszy klub jakiś we Wrocławiu wygrać i tyle. I powiecie, że nie miałem racji. Albo najebiecie mnie na mieście, no też są takie komentarze, nie? O co chodziło z jednorożcem na Majorce? No ogólnie, jednorożec nie istnieje, więc w momencie, kiedy i te wszystkie historie, które ja bym wam opowiedział, to jest właśnie jednorożec, więc jeśli jakbym wam opowiedział tą historię, to z racji tego, że no ciężko by było w to uwierzyć, to jest taka gra słów, nie? Że po co ja wam mam opowiadać, jak mi tak nie uwierzycie, nie? Jak tam jakieś akcje były, no ciężkie były, jakieś noże, pistolety, no kurwa, ciężkie rzeczy, nie? Więc no, ja nie chcę zabrzmieć trochę jak osoby, które mówią, że są po wyrokach i tp. Nie chcę tu wyjść na jakiegoś farmazona, więc po prostu nie opowiadam tych historii, bo wam ciężko będzie uwierzyć, w jakiej rzeczywistości się znajdowaliśmy. Ale było fajnie, ja się mega cieszyłem, adrenalina była tutaj i powiem wam tak, nie sądzę, żeby ktokolwiek byłby mi w stanie teraz zjechać psychę po tym, co tam zobaczyłem i nie pękłem. Opowiesz, jak było w tym getcie w Hiszpanii Sentino, bo mówiłeś, że macie kilka historii o opowiecie. No właśnie, no i o tym mówiłem, nie? Między innymi tam w tym getcie, czy w najgorszej dzielnicy na Palmie.
No ciężko było, ciężko było. Jakiś handel bronią, jakieś dragi, no kurwa, no to są takie, no i tak w to nie uwierzycie. Mogę wam o tym mówić, ale... Ale co, no? Wiecie, bar pełen tych Nigeryjczyków. Wszyscy, wiesz, ja biały jak ściana. No, no ciężko, wszyscy ci obcinają, a my tam teledysk nagrywamy, nie? Gdzie żyją. A to było takie miejsce, gdzie rzeczywiście, wiesz, nie ma wody, nie ma prądu. Okna są zabite dechami, wszystko jest pomalowane sprayem. Podchodzi ci ziomek i mówi, wiesz, tu była wczoraj strzelanina, bo klany Romów się między sobą strzelały o jakąś pierdołę. Na tej ulicy nie nagrywajcie, bo tu handlują dragami. Tutaj leżą ludzie, którzy, nie wiem, heroinę walą i wiesz, masz ludzi, którzy... A ja szedłem tam z Rolexem za 200 tysięcy na ręce, nie? To nie o to chodzi, żeby się chwalić, a Jasiu miał na sobie sprzęt tam za 150 koła, wiesz, wszystkie nasze aparaty, jakiś dron, coś ten, no tam było wysoko, nie? Tam ogólnie poziom tego, że coś może się wydarzyć, że coś może się wydarzyć, ktoś przyjdzie, źle spojrzy, no była ta wizja bardzo realna, nie? Więc no też nie byliśmy u siebie, bo też jest inaczej, nie? Jeśli żyjesz na jakiejś takiej konfliktowej dzielnicy, no ale ludzie cię znają, wiesz, zazwyczaj swoim się nic nie robi, wiesz czego unikać. A byliśmy nowi, tam można było błąd popełnić, źle pójść, źle coś nagrać, ktoś przyjdzie, czemu tu nagrywacie. Było jak było. Ale ja miło wspominam. Ja się tam obsrany. Powiedział, że nigdy więcej na Majorkę nie poleci, a ja właśnie chcę lecieć w czerwcu. Mi się podobało. Mi się podobało. Ogólnie Martyna z Jasiem, jego dziewczyna, mówiła, że no, że na Majorkę to ona chciała polecieć. Jasiu ma taki plan, żeby tak źle mówić o tej Majorce, żeby nigdy w życiu nie wpadła na pomysł, żeby tam polecieć. No dużo by opowiadać. Czy mnie można odesłać coś do Boksdela? Można ale Boksdela nie było. Ale Boksdel właśnie tam leci dzisiaj, więc... Dzisiaj tam leci? Tak, dzisiaj on tam wiesz? Leci, no bo we wtorek miał tam być. A wydaje mi się, że on... Że nie poleci? Że nie poleci, że mu psycha klękła. Możliwe, no ale zawsze Bandura może coś opowiedzieć. Pytajcie Bandury. On widział też różne rzeczy. No. Tam jakieś, wiecie, jakieś... No różne takie, no nie ma co tu też. Ja się, nie to, że ja byłem obstrony, tylko ja ledwo co, no jak to opowiedzieć, no jeszcze trochę i bym stamtąd nie wrócił, no. Więc tak było ciekawie. A, bo no tam jeszcze jakieś nosze, no tak, no różne rzeczy, no. No różne rzeczy, było. Różne były konwersacje, różne były też jakieś konflikty. Sympatycznych Niemców w sumie też poznaliśmy. No. A. Którą ręką wykończysz Unboxera? Lewą. Dlaczego wuja nie jest gejem? Bez ty... Nie wiem, no nie wiem, taki się urodziłem. Chociaż nie mówię, że ten, że taki Jasiu mi się nie podoba. To ty gadasz w ogóle. Dobra, możemy kończyć ten odcinek. Nie, ja chcę więcej pytań. No nie wiem, mówisz o tym i się martwasz po tym, po jajach. No bo musiałem poprawić, jak mi drgnął. Od ilu lat wuja pali? 10, 11? Coś takiego. Ale na początku to jak paliłem, to pamiętam, że na przykład kradłem mamie elemy niebieskie i jak spaliłem, wiesz, elemy niebieskie nie jest jakimś mocnym papierosem. Jak go spaliłem, to mi się kręciło w głowie i musiałem sobie odpocząć przez pół godziny. Potem paliłem, najpierw paliłem elemy niebieskie. Mama nie wiedziała, że pół na pół z nią paczkę paliłem. Potem paliłem kamele piaskowe, a potem paliłem czerwone Marlboro. Tak jak ten RR albo setki odpalasz? No setki nie, bo ogólnie setki się źle pali, ten filtr jest za długi, więc wolę normalne. Tak szczerze, jak palę każdego innego papierosa, który nie jest Marlboro, to mam zgagę i tak jakby, nie wiem, puchnie mi gardło. Nie wiem, ciężko mi to opisać, ale coś złego mi się ten... Mam sucho w ust, nie wiem. Jakby zlegalizowali czerwone Marlboro, to raczej bym nie palił papierosów. Kiedy ślub? Nie wiem. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie wiem, zawsze mówiłem, że nigdy, nie wiem. Może kiedyś będzie. Trzeba, dużo pieniędzy na to trzeba. Więc jakby ktoś rzucił tam pół bani na ślub, to może wtedy. Tylko, że kobietom się w głowie pierdoli po ślubie. Zawsze musi mieć taką wizję, że ten. Że można to... A ślub to potem kurwa się kłócić na sali. Sądowe. Ja wiem, że ludzie wychodzą z założenia, no, że skoro się hajtamy, to będziemy ze sobą do końca życia, ale w obecnych czasach to chyba popularniejsze jest mieć cztery żony niż ten, niż być z jedną kobietą do końca życia. Więc no, a co jak się spasie? No co? Co tak patrzycie wszyscy? Nie no, Polki po ślubie tyją. Ważą 80 kilo, nie dbają o... Wystarczy wyjść na ulicę, no. Przeciętna Polka 5 lat po ślubie śmierdzi. Coś usłyszałam, że po ślubie. Coś mi sugerujesz? Że za rok będę gruba? Nie, do 5 lat, no. Nie wiem, bo kobiety mają coś takiego, że jak nie ma ślubu, to jeszcze się muszę postarać, a potem, już jest ten ślub. Takie jesteście właśnie. A faceci jak mają? A faceci, no, wystarczy na mnie spojrzeć. Idealna linia włosów, dobry ubiór, uśmiechnięty, inteligentny. Talia osy. Czemu talia osy? Tak szczerze, zazdrościcie mi ten, postury trójkąta.
czyli szerokie bary i wąsko w brzuchu. Ile wuja wydał na mandaty? A nie dużo. A, jeszcze zapomniałem, że trip po Europie. Najpierw dostałem 500 zł za brak prawa jazdy, ale tak szczerze pozwolili mi pojechać dalej, bo jak ja nie miałem jeszcze prawka, to zatrzymali mnie pod Krakowem na bramkach, bo nie miałem tablicy z przodu. Chcieli mi dać 500 za brak tablicy z przodu. A potem się okazało, ja im dałem niemiecki paszport, no bo nie dałem im polskich dokumentów, żeby wiedzieli, że nie mam prawka i powiedziałem, że nie mam prawa jazdy ze sobą. No to mówię, no to i tak ci musimy dać 500 zł, jak nie masz ten, bo nie my jesteśmy w stanie się z bazą z zagranicy połączyć. Ale powiedzmy, ja mówiłam, mogę jechać dalej? Mówiłem, no teoretycznie nie, ale czy my będziemy za tobą jechać? No to sobie pojechałem i dostałem jeszcze wtedy 50 zł za brak ten, bo kazali mi zapłacić na miejscu, a w gotówce miałem tylko 550 zł, więc 500 i 50. Potem dostałem 500 zł za przekroczenie prędkości na ekspresówce o 54 km. Potem dostałem 300 zł za spowodowanie wypadku. Jeszcze dostałem 2500 za przekroczenie prędkości o 114 km na godzinę. A Niemcy, Szwajcaria i tak dalej? Ze Szwajcarii to nie wiem, mam wezwanie do prokuratury. Z Niemiec poprzychodziły jakieś mandaty. Ale Grzesiu też dostał. Grzesiu chyba dostał 140 euro. Ja tam chyba mam 320. Chyba 440. Tak mam z 5 mandatów po tym tripie. Ale z Włoch i z Holandii nie dostałem. A ponoć w Holandii wszędzie były ten. Ile będą kosztować dresy Sicarius? Nie wiem, pewnie z 5 stówek za komplet. Więc no, taka normalna cena. Ogólnie walur jest droższy od tego. Od bawełny sporo, więc musi być cena troszkę większa. A bawełna podrożała. No pewnie 300 i 200 może, albo 330 i 220, no nie wiem, zobaczymy. Musimy też policzyć, też pewnie to będzie zależało, ile Sebek powie. Ja bym wam widzowie za darmo nawet oddał, no ale niestety nie mogę. Dobra, tak więc to by było na tyle w dniu dzisiejszym. Fajnie, że byliście. Zostaw lajka, zostaw uśmiech, kochaj swoją mamę i tyle. Do następnego.